i wyszło DLC i jestem happy. I przy okazji udało mi się wciągnąć ziomeczka do Elden Ringa, tylko że on nie ma pojęcia co robi i dzięki niemu zdałem sobie sprawę, że większość ludzi, nowych zwłaszcza, nie ma pojęcia co robi, a nawet ci co mają po 200 godzin i dalej grają YouTube'owymi buildami i nie znają podstawowych mechanik. Także w związku z tym, tip numer jeden. Jak nie wiesz gdzie iść, ja rozumiem, że wszyscy jesteśmy na początku w tej ciemnej dupie i jak wychodzimy, to wali nam kolorkami po oczach i widocznie prawie wszyscy oślepni. Ale jak dojdziecie do Grace'a, nie wiem jak on tam po polsku, do ogniska, to Soulsy, z każdego jest taki nikły promień światła. I nawet Melina o tym mówi, ale większość ludzi ewidentnie nie czyta albo nie słucha dialogu. To jest to, gdzie mamy iść. I jest też na mapie. I idąc tą drogą, dojdziemy tam, gdzie gra chce, żebyśmy szli. Kwestia tylko taka, że ja mam trochę inną zasadę. To jest open world, tak? I ten pierwszy ziutek, który tu stoi, ten złoty na koniu gnój, co każdemu spuścił w pierdol, on jest od tego, żeby nam pokazać, że nie ze wszystkimi mamy walczyć. I tak samo tu, jak dojdziemy do tego bossa, będziemy na 10 levelu, nie mamy wigoru, nie mamy nic, dostaniemy w tubę i to gra nam mówi, idź eksploruj. Więc najlepszą zasadą, moim zdaniem, wybrać kierunek, gdzie nam się podoba, iść. I jeżeli dojdziemy do momentu, gdzie jakieś słabiaki musimy uderzyć 6-7 razy, żeby je ubić, a one nas biorą na 2 hity, to zaszliśmy za daleko i trzeba zawrócić. I tyle. Tip numer 2. Jak już stąd wyjdziecie i zachwycacie się scenerią, to pierwsze co trzeba zrobić po zapaleniu Grace'a i po pogadaniu z ziomeczkiem, który tu stoi, absolutnie najprzyjaźniejszy chłop na świecie, to musicie wpierdolić temu koniowi albo jesteście ci nie sami. A tak serio, to można go ominąć i waszym celem jest ten kościół za nim. Tu macie się dostać. I jak już tu dojdziecie, zapalacie Grace'a i tu siedzi Kale, pierwszy handlowiec. Ma kilka rzeczy do powiedzenia i ma rekomendacje tutaj, w tym menu. Jeżeli go posłuchacie, a większość ludzi tego nie robi, bo nie wiem, to kupicie crafting kit. Pierwszy najlepszy zakup. Crafting kit, 3 garnki i pochodnia. Później, jak wam starczy run, to książki z przepisami. Crafting kit jest ważny, bo pozwala wam robić itemki. Coś was otruło, macie kilka składników, boom, zrobiliście itemek, który pozwala wam zneutralizować truciznę, tak? I to tylko taki podstawowy, ale do tego bomby do rzucania, noże, smary na broń, które zwiększają damage i inne pierdoły, które naprawdę sytuacyjnie bardziej się przydają. Tip numer 3. Po dojściu do następnego kościoła, który jest na wschód od pierwszego, spory kawałek. Tutaj, w tej miejsce znajdziecie butelkę niesamowitej mikstury. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy w tej całej grze. Bardzo dużo ludzi, jak to znajdzie, robi z tego po prostu następną flaszkę do leczenia, tak? I używa tego jako następnego estusa. To jest, no można, ale to trochę bez sensu. Tutaj, jeżeli pozbieramy, to mamy 3-minutowe buffy, które naprawdę bardzo nam mogą pomóc. Jeżeli jesteś jakimkolwiek casterem, masz łzy, które zwiększają damage od konkretnych żywiołów albo magii, tak? Brakuje ci 10 punktów siły, zręczności, czy tam wiary, czy inteligencji. Masz łzy, które dają ci 10 punktów na 3 minuty. A w DLC jest nawet łza, która pozwala ci blokować tak jak w Sekiro. Jedną z najlepszych łez, jeżeli nie wiecie co macie wziąć, jest Opaline Heart Tear, który dostajemy tutaj. I to jest łza, która pasywnie zwiększa wam obronę za darmo na 3 minuty. I w związku z tym, następny tip, obrona. Jeżeli chodzi o obronę, ja jestem częścią Big Vigor Company i to są wszystko pomówienia, że Vigor powoduje autyzm. HP jest królem, okej? Okay? W większości moich buildów to jest taka zasada, że do 70 levelu powinieneś mieć minimum 50 Vigoru i to jest stricte minimum. Jeżeli jesteś 90 albo wyżej, to powinieneś mieć raczej 60. Nie ma powodu, żeby nie mieć 60. Dlaczego? Bo nikt nie ominie wszystkich ataków, a jeżeli możesz wytankować jeden więcej atak bez umierania, no to jest większa szansa, że przejdziesz grę. Drugą najprostszą metodą jest pancerz. Pomaga, ale kosztuje endurance, tak? Ja ogólnie noszę ciuszki dla mody. Ja chcę, żeby moja postać wyglądała fajnie. Więc to nie jest najlepszy sposób, ale nosić majtki każdy może, więc stąd też są staty. Trzecim, jednym z większych czynników są talizmany. I jak popatrzycie tutaj, mam po 19 fizycznej obrony, trochę więcej magicznej. Wszystko spoko, ale jeżeli dany boss zadaje obrażenia, a większość zadaje fizyczne, mogę założyć jeden z wariantów tego talizmanu i nagle z niecałych 20 mam 35 punktów, gdzie one przekładają się na prawie procent. I nagle 35% damage'u zabieram w ogóle, nie dostaję, nie? Jeżeli boss robi combo i ma i fizyczny i jakiś, to mogę założyć oba. I w bazowej grze, i w DLC są talizmany na każdy rodzaj obrażeń. Plus na zwiększenie odporności na dane statusy. Następną rzeczą jest Opaline Heart Tear. Bez pancerza, 0 punktów redukcji obrażeń, tak? Ale jeżeli wypiję tą miksturkę, w której mam wstawioną tę łzę, to nagle 15% za free. I teraz do tego dorzucamy combo z trinketem, 32%. Nie mam na sobie majtek, a redukuje 32% obrażeń. Za darmo. Łatwa gra, bez żartów. Zakładam pancerz,
44% redukcji obrażeń. Ostatnią częścią są konsumy. I tu możemy wykraftować sobie redukcję na obrażenia od magii czy tam żywiołów. I najważniejszy z konsumów, i to jest tip numer 5, to krab. Krab sam z siebie daje nam 20% redukcji. Więc jeżeli połączymy to z talizmanem i jakimkolwiek pancerzem, plus wypijemy flaszkę z Opal Inheritir, nagle mamy 55% redukcji damage'u od wszystkiego. W ten sposób wygrywa się z bossami. Jak dostajesz dużo w tubę i chcesz się nauczyć albo chcesz sprosować bossa, to redukcje w tym pomagają. Żeby dostać kraba, musimy zrobić część questu. Jak wejdziemy do Lurnia of the Lakes, przy tym teleskopie jest Raya. I ona nas prosi, weź ziomeczku, ktoś mi bandyta ukradł medalion. I ona mówi, ten bandyta jest tam. I idziemy, nie? I tu jest ten bandyta. I okazuje się, że on jest całkiem spoko ziomeczkiem. On nie wie, co się dzieje, ale sprzedaje krewetki. I te krewetki są miniaturową wersją kraba. Gdy z nim pogadamy i kupimy ten medalion, musimy kupić od niego krewetkę. On będzie zachwycony, że ktoś docenił jego zdolności kulinarne, a później będzie krzyczał coś o cyckach bogini, że jesteśmy strasznie głodni. I wtedy przeniesie się do następnej strefy w Altus i tam będzie miał już krab. W tym miejscu można go ubić i wziąć jego ball bearing, albo w związku z innym questem, nie będę spoilował. I kiedy oddamy ball bearing do babki, w drugim sklepie możemy kupować nieskończoną ilość krabów. I jak widać, tak właśnie zrobiłem.